Czołem, czołem, kromka z Rosołem. Witajcie moi mili w kolejnym materiale na kanale, w kolejnym odcinku tym razem z wyścigów Formuły 1. Tak jest moi drodzy. Formuła 1 2019 i słuchajcie, no yy, od początku praktycznie, bo sytuacja jest bardzo ciekawa. Kiedyś nagrywałem wam materiał z Dirt Rally, bo na dłuższy czas mnie też Dirt Rally wciągnęło. Później gierkę zostawiłem i ostatnio dosłownie tydzień temu Zaprosili mnie chłopaki do wzięcia udziału w niedzielnym wyścigu, który sobie organizują co niedzielę. I tak mówię, kurczę dobra. Spróbujemy sobie troszkę potrenować, bo w dircie nie szło mi jakoś mega, mega źle. No i powiem wam, że w przeciągu tygodnia zrobiłem chyba 30 godzin. Tak niesamowicie gra mnie wciągnęła, że postanowiłem sobie, że będę regularnie w to F1 grał. Mimo tego, że jestem, no można powiedzieć, bardzo dużym laikiem, jeśli chodzi o kwestie związane z Formułą 1, dlatego, moi drodzy, oświadczam Wam, iż ta Formuła 1 będzie się pojawiała, dlatego. Mam nadzieję, że będzie fajnie Wam się oglądało to, co Wam pokazuję. Dzisiaj jest taki materiał wstępny, bardzo, bardzo takie moje słowo wstępu co do mojego poziomu, co do tego, jak to się zaczęło. Także będę bardzo wdzięczny za łapkę w górę. I też moi drodzy, napiszcie mi w komentarzach, w jaki sposób chcielibyście tą formułę u mnie oglądać, bo. W sytuacji, w której jestem początkującym, nie ma mowy o robieniu jakichkolwiek poradników. Ciężko też wrzucać całe wyścigi, bo średnio wyścig trwa pół godziny, a ja jestem tak niesamowicie skupiony na takim wyścigu, że praktycznie w ogóle się nie odzywam, więc myślę, że najlepszym rozwiązaniem będzie po prostu informowanie Was o tym, jak dany wyścig mi poszedł i po prostu robienie takich krótkich, małych skrótów z każdego z nich. No ale teraz kwestie wstępu mamy za sobą, więc zaczynamy tłumaczenie w ogóle co, jak i gdzie. Wyścig, który aktualnie widzicie, to jest moi kochani Kanada i z tego momentu też jestem zadowolony można powiedzieć. Generalnie poziom tych naszych wyścigów tutaj można powiedzieć, że jest zaawansowany, że jest średnio zaawansowany. Jest bardzo wielu chłopaków, którzy świetnie jeżdżą, jak na przykład huragan z mojej lewej strony, którego jakimś cudem udało mi się tutaj po zewnętrznej, odchodząc do wewnętrznej teraz zaatakować, udało mi się tą pozycję zdobyć. Później ją straciłem, ale sam fakt tego, że jest ta walka, że w tych wyścigach Formuły 1 jest walka, jest bezpośredni przeciwnik, poza czasem, tak jak było w dircie, to też sprawiło, że, że tak. Że tak po prostu, że tak wsiąknąłem niesamowicie w ten świat, w te wyścigi, bo poza tym, że trzeba robić dobre czasy w kwalifikacjach, aby później zająć odpowiednie miejsce na starcie, no to to jest oczywiste, też trzeba mieć stalowe nerwy. I tutaj, właśnie w tym momencie, tych stalowych nerwów mi zabrakło. W pewnym momencie to już było chyba jedne z ostatnich okrążeń. Czułem na sobie plecy kolegi i też miałem bardzo zużyte opony, więc zabrakło mi po prostu tego gripa, zabrakło mi przyczepności. Dlatego też niestety wyleciałem i musiałem zadowolić się na tym, że tylko ósmym miejscem. To była Kanada. Za chwilkę zobaczycie z kolei Monako. Monako. Moje ulubione Monaco, na którym, no powiem nie skromnie, w przeciągu tego tygodnia zrobiłem naprawdę, naprawdę duże postępy. Jeżeli was to interesuje, gracie w gierki i znacie się na Formule 1, to jeżdżę tutaj na włączonych OBS-ach średniej trakcji i bez wspomagania hamowania. I ja za każdym razem, gdy uczyłem się jeździć, zawsze jeździłem na pełnych. Obrażeniach oraz na rygorystycznym ścinaniu zakrętów, co tutaj przed chwilką było świetnie widać w momencie, w którym dreł. No na Monako jest jak jest, prawda? Za każdym razem ten pierwszy zakręt rodzi bardzo, bardzo wiele problemów, przez co mimo tego, że bardzo dobrze pojechałem swoje okrężenie kwalifikacyjne, bo zająłem trzecie miejsce. No to niestety na początku troszkę spadłem, później drobna frustracja, gdzieś tam skrzydło odpadło, w związku z czym musiałem nadganiać, musiałem gonić. Ale wracając, praktycznie przez cały tydzień masterowałem te cztery, bo jeździliśmy tutaj na czterech e, torach czyli Kanadę, Monako. Później mieliśmy również Hiszpanię, na której całkiem też nieźle mi poszło, oraz Francję, której niestety nie ukończyłem, bo znajomy wjechał mi po prostu w dupę, mówiąc kolokwialnie. Dlatego też niesamowicie mi się tutaj jeździ, bo po pierwsze mam styczność z innym człowiekiem, są emocje, jest bezpośrednia rywalizacja, ale też z drugiej strony. No jak to w wyścigach, możesz patrzeć przede wszystkim, jaki robisz progres, albo w którym miejscu robisz regres. I zawsze oj, no tutaj właśnie wjechałem Rejwanowi w dupę, jemu się nic nie stało, ja trochę za późno yy, zahamowałem, no i miałem troszkę uszkodzone skrzydło. Później je znowu musiałem wymienić, co bezpośrednio kosztowało mnie przepychaniem ze slim shading, którego tutaj zobaczycie. I to jest właśnie kwintesencja tych wyścigów, szczególnie na Monaco. Jechanie po prostu na milimetry, jechanie na centymetry i staranie się wcisnąć gdziekolwiek tylko się da. Tutaj, przez chwilę, shady źle obliczyły tor jazdy, i chciałem się wepchać, ale w ostatnim momencie. Musiałem odpuścić, no bo zostałbym po prostu wmontowany bezpośrednio w barierkę. W tym momencie znowu Slim Shady troszkę za szeroko. Będę mówił na niego Eminem, bo tak jest po prostu łatwiej. Szybka piąteczka, znowu redukcja do jedynki, szybkie podwyższenie dwójka, trójka, ale widziałem, że po prostu mam lepsze tempo. Staranie się na tym bardzo ciasnym zakręcie. Wyprzedzicie minema, no i niestety odbiłem w bandę bezpośrednio uszkadzając sobie skrzydło do poziomu żółtego, czego tutaj teraz bezpośrednio nie widzicie. Jedna z niewielu prostych tak naprawdę, praktycznie kolejna sekcja, która pozwala się troszkę rozpędzić, ale znowu bardzo, bardzo zdradliwy zakręt, który na tych ustawieniach niestety, bo tutaj ten wyścig jeździliśmy na skręcaniu na zakrętach nierygorystycznych, tylko normalnych, sprawia, że no, niestety bardzo wiele tych zakrętów można normalnie przestrzelić można przejechać co nie powiem wolę zdecydowanie terygorystyczne bo trzeba się trochę bardziej postarać no i tutaj już chciałem wyprzedzać Eminem'a ale on chciał zjeżdżać do boksu i nie wiem tak do końca kto popełnił błąd czy ja chcąc go wyprzedzać czy może to właśnie Eminem powinien skręcić bardziej do prawej, żeby zasygnalizować mi jakoś ten zjazd do boksu. Ostatecznie ukończyłem Monako na miejscu ósmym, co zdecydowanie nie było moją ambicją, bo mierzyłem w tym Monako na top 5 na pewno, ale też z drugiej strony, jak na, tak jak mówię, no, tydzień grania, tydzień jeżdżenia uważam, że wcale nie poszło mi jakoś strasznie. Strasznie źle. Kolejna Hiszpania, którą również zacząłem bardzo dobrze. Na okrążeniu kwalifikacyjnym miejsce trzecie gorszy start niż wezu z prawej strony. No, i na pierwszym zakręcie już była walka. Czwarte miejsce, nie najgorsze, i za nami w tym momencie miała miejsce ogromna kraksa, której aktualnie nie możecie zauważyć na bieżąco. Natomiast na minimapie widać, że jeden z bolidów po prostu skasował pięć innych, przez co musiał wyjechać znowu. Samochód bezpieczeństwa i już praktycznie na tej Hiszpanii nic ciekawego się nie działo. Samochodów bezpieczeństwa było jeszcze chyba dwa, ostatecznie zająłem piąte miejsce, więc ostatecznie ta niedziela wyścigowa była, była całkiem niezła dla mnie, jak na sam początek. Natomiast jeżeli chodzi o samo moje doświadczenie z F1 z samą grą, e Aktualnie będzie wychodziła 20, 20 w lipcu i ja można powiedzieć takiego formułowego bakcyla połknąłem też bezpośrednio oglądając Formułę 1 ten dokument, serial dokumentalny dwa sezony na Netflixie. Wtedy coś się tak we mnie, wiecie, włączyło. Jednak nie jestem w żaden sposób jakimś mega fanem motoryzacji, dlatego też na przykład jeżdżę na ERS-ie. Automatycznym, co jeżeli ktoś gra tak bardziej na poważnie wie, że ERS, czyli ten system odzyskiwania energii, zdecydowanie lepiej jeździć na manualnym, czyli ustawiać sobie manualnie wszystko, no bo wtedy można wyciągnąć z bolidu o tam sto ileś koni mechanicznych momentami więcej, jednak dla mnie na samym początku, w momencie nauki, było już czymś ogromnie dużym, jednocześnie skupiać się, jednocześnie kierując jednocześnie wybierając optymalne rozwiązania wchodzenia w zakręty, do hamowań itd., bo to, to wcale nie jest takie proste, jak się wydaje, i jeszcze do tego bawić się ERS-em, którego jest bodajże 7 poziomów, i jeszcze do tego ogarniać sobie Paliwo, bo są trzy mieszanki: uboga, normalna, bogata. Przed chwilą mój kolega z zespołu się rozwalił. Co ciekawe, też zespoły są wybierane na zasadzie losowania. Jest 20 osób, no i losujemy kto z kim będzie sobie jechał. Ja tutaj aktualnie jechałem w McLarenie z Kanisem, którego pozdrawiam, jeśli jakimś cudem tego słucha. Także moi drodzy, ja wiem, że ten materiał taki trochę bez ładu i składu, zdaję sobie z tego sprawę, ale chciałem Wam tylko powiedzieć, że no kurde. Uzależniłem się od tej Formuły 1. No i będzie jej na pewno, na pewno więcej. Tym bardziej powiem Wam szczerze, z uwagi na stan Rainbow Six Siege ostatnio, serwery, no znowu masa, masa problemów. To jest bardzo czasami irytujące. Już w pewnym momencie byłem, byłem trochę zmęczony tym wszystkim. Dlatego takie totalne odprężenie, ale jednocześnie też pewien wysiłek psychiczny, bo skupianie się, poznawanie gry w momencie, w którym praktycznie nic się na jej temat nie wie, ale jednak jakieś tam sensowne radzenie sobie na tej kierownicy, chociaż no, ja doskonale sobie zdaję sprawę, że, że tej nauki e, i poziomu do tych najlepszych brakuje łopanie, to tyle i jeszcze trochę i najprawdopodobniej ciężko będzie osiągnąć kiedykolwiek taki poziom. E, no ale no, słuchajcie, gra mi się w tą formułę jeden mega. Mega przyjemnie i jest to strasznie uzależniające, ten faktor polepszania się za każdym razem, ten faktor rywalizacji z lepszymi i takiego wejścia mocnego w to środowisko naszych znajomych, oczywiście streamerów, ale w samo środowisko wyścigowe w nową grę zupełnie, no bo przecież ja nigdy w wyścigi nie grałem. Jest dla mnie czymś naprawdę mega, mega ekscytującym i wiecie co ciekawe, nawet czat na Twitchu bawi się czasem lepiej niż na Rainbole. No bo w sumie jak się rozpieprze o bandę, albo ktoś mi wiedzie w dupę i nie ukończy przez to wyścigu, to jest naprawdę mega, mega śmiesznie. No, po prostu boki zrywać. Także moi drodzy, tak jak mówię, dajcie mi znać, w jaki sposób byście widzieli te wyścigi. Myślę, że obstanę przy skrótach. Zresztą zobaczę też, jakie będzie zainteresowanie tymi wyścigami tutaj, ale nie odpuszczę, bo to mnie tak cieszy, że po prostu chcę to robić. Także moi drodzy pamiętajcie, kromka gada radzi nigdy was nie zdradzi. Zapraszam do komentowania, oceniania, subskrybowania i do usłyszenia w następnych materiałach. Trzymajcie się. Pa pa.